Co u ciebie w ogóle? Oj, niedługo film wchodzi z głosem. Z twoim głosem. Tak, niesamowite. W kinach będzie Teddy. Film nazywa się Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta. Pojawia się jutro, ty tam jesteś tytułowym bohaterem. Czy ty pojawiasz się z reguły na premierach albo w ogóle na seansach takich filmów, w których udzielasz swojego głosu? Bo to są filmy dla dzieci. Tak, ale nie tylko dla dzieci. To są takie filmy, na których dorośli też się dobrze bawią. Zresztą ta polska szkoła dubbingu naprawdę jakieś sukcesy ma i święci, bo bardzo nas chwalą tak w porównaniu z innymi językami, które są w tych wersjach już nieoryginalnych, tylko dubbingowych. No to mamy jakieś tam festiwale, które wygrywamy. Nikt o tym nie wie, ale nas chwalą i ja się teraz pochwaliłem już, żeby wszyscy wiedzieli. Więc tak, ten film od jutra, to dla ludzi, którzy pamiętają w ogóle Indiana Jonesa i poszukiwaczy zaginionej Arki, a mnóstwo takich ludzi jest, no to jest ten temat, który będzie troszeczkę eksploatowany. Teddy to robotnik, ale nie taki zwykły, bo ma wiele zainteresowań, przede wszystkim archeologię i mnóstwo rzeczy ciekawych przeżywa jako Jones. Prosty człowiek, ale taki bardzo fajnie się go grało, powiem szczerze, bo troszeczkę musiałem zmienić głosy i być taki bardziej przystępny. Chłopcze, nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, pokaż, że się myli. To jakiś cytat z klasyki? Nie, z Paktofoniki, ale pasuje, prawda? A to prawda, Piotrze, że ty leczysz głosem? Bo taką usłyszeliśmy plotkę. Tak, zapraszam wszystkich serdecznie. Jak ktoś ma mój numer telefonu i na przykład jego dziecko jest chore, to ja dla dzieci często jestem głosem Zygzaka McQueena. Jak ty to robisz? Głównie w sumie. Głównie tak. Więc dzwonią do mnie i proszę cię tam, przekonaj go, żeby nosił, wiesz, kalesonki, bo nie nosi, jest zimno. To ja mówię do niego, to Zygzak McQueen, no co ty nie nosisz rajstopek? I te dzieci od razu mówią, dobrze panie Zygzaku, ja będę nosił. Wierzą absolutnie, jak przepraszam wszystkie dzieci, które rozczarowałem w tym momencie. Najważniejsza jest intencja.